200 koni mechanicznych i 7 sekund do setki. Zdaniem projektantów to idealne połączenie charakteru sportowego i luksusowego. Nowa Alfa 159 w policyjnych barwach kryje w sobie wiele technologicznych nowości. Jak jeździ? Zapraszam. Zaskakującego dla nas policjantów nie ma nic, ale dla kierowców jest. Nowa policyjna Alfa może zmierzyć prędkość właściwie każdego samochodu, także tego jadącego z naprzeciwka. Dzięki tej technologii za jednym zamachem udaje się zatrzymać dwóch kierowców naraz. Liczba złamanych i zarejestrowanych przepisów ma swoje odzwierciedlenie w niecodziennym mandacie. Niestety, panie kierowco, nie mam dobrych wieści. 19 punktów karnych dzisiaj i grzywna w wysokości 700 zł. Drugi pomiar 119. W tym miejscu jeszcze mamy przejście dla pieszych. Drugiego kierowcę spotyka jeszcze większy szok, bo wyprzedzał na podwójnej ciągłej, dzięki czemu udało mu się dzisiaj zgromadzić aż 24 punkty. Obaj zatrzymani byli pod dużym wrażeniem możliwości tego samochodu. Jak się panu podoba ta technologia w policji? No technologia rzeczywiście będzie chyba działała dosyć odstraszająco. Znaczy on jechał z przeciwka, tak? Tak. To jest klęska dla takich jak ja w tym momencie. W przeciwnego kierunku jazdy? I zawrócił? Tak. Aha. A nas skończy się to tym, że albo już przestaniemy w ogóle, tylko będziemy jechać tak jak trzeba, albo tracimy prawo jazdy. 170. Nowy radiowóz nigdy nie śpi. Nawet podczas postoju mierzy prędkość samochodów jadących z tyłu. Po starcie kamera przełącza się automatycznie na widok z przodu. Jeszcze raz. Zazbroił się, CB radio. I jak się okazuje, nie pomogło nawet CB radio. No dobrze, zaprosimy pana do nas. Na film. Na filmie dokładnie widać. 170 na godzinę. Ale zatrzymany kierowca wybrzydzał. Alfę to jest po prostu porażka. A Alfę pan miał? Alfę też. 156. To jest porażka, nie samochód. Dwa mandaty karne. Pierwsze za przekroczenie prędkości na tak zwanej 80, drugie na tak zwanej 40. Obydwa po 500 zł i po 10 punktów karnych. Kłopoty z zatrzymaniem, no tak, jedziemy tylko do przodu. I widzimy też tylko do przodu. Warszawa dostała 3 takie samochody. Kierowcy jeszcze nie zdążyli się przyzwyczaić, że oznakowany radiowóz od teraz też może mierzyć prędkość. Jedzie oznakowany radiowóz. Jeżeli nie szanuje pan przepisów, bezpieczeństwa innych i swojego, to niech pan chociaż uszanuje policjantów, proszę pana, którzy się starają dawać dobry przykład. A jest pan dumny, że właśnie takie najnowsze cacko policyjne pana dzisiaj zatrzymało? Nie jestem dumny. Duma rozpiera za to policję, która zaprzecza informacjom, jakoby nowe auta miały masę usterek. My otrzymaliśmy sprawne samochody i w tej chwili będziemy użytkować. Podczas drogowego testu my również żadnych usterek nie ujawniliśmy. Byliśmy za to świadkami żywego zainteresowania przechodniów nowym samochodem. No 1.9 silniczek, one są chyba na podwójnej turbinie. Widziałem jak jeżdżą, sam miałem okazję jeździć taką, tylko że cywilną. Może zamiast na stacji benzynowej wstąpi pan do policji? Proszę bardzo, nowe samochody. Będę musiał chyba pomyśleć na taką pracę. 200 koni, 235 na godzinę, 7 do setki. Co pan odpowie? Prawo jazdy mam. Zupełnie inaczej niż niektórzy bohaterowie naszego dzisiejszego materiału. Leszek Dawidowicz, TVN Warszawa.